Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Naszym gościem jest dziś pani Bożena Ronowicz, radna miasta Zielona Góra, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się. Ja również kłaniam się nisko. Wszystkim radiosłuchaczom i panu redaktorowi. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani radna, wczoraj kolejna sesja Rady Miasta. Państwo obradowali, przyjęli szereg uchwał, ale zaczniemy od tego, że na szczęście wszystko dobrze się skończyło, jeśli chodzi o te niewybuchy przy ulicy Dzikiej składowane w garażu. To też niesamowitego. Cały arsenał, kilkadziesiąt kilogramów wywieźli wczoraj. Tak, I, i od tego zaczął prezydent relacje, służby wywiozły. Mhm. Informując Radę Miasta, radnych wszystkich, a także poprzez media, które transmitowały tę relacje powiadomił prezydent o trudnej sytuacji kryzysowej w tej części akurat Zielonej Góry, bowiem w promieniu 400 metrów od źródła, gdzie zostały złożone te pociski nastąpiła ewakuacja zarówno pracowników z firm, które funkcjonują, jak i przede wszystkim Młodzieży, dzieci, a także mieszkańców mieszkających na osiedlu Wazów. Około tak, 30 osób trzeba było przenieść, prawda, w inne tak, miejsca. Tak. i muszę powiedzieć, że to odbyło się sprawnie. Zresztą dzień wcześniej ja, ponieważ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego położona była w tym najbliższym promieniu tego zdarzenia, tego, tej sytuacji zostałam powiadomiona przez prezydenta Lesickiego dzień wcześniej i zaczęliśmy działania i w miarę wszystko w porządku się potoczyło. Pracownicy wrócili do pracy o 12.30. No małe tylko takie... Ale i tak na sesji doszło do, do nieporozumienia a tym, tyle jeden z radnych, bo Janusz Rewers tam się wypowiedział co do służb mundurowych jest. No niepotrzebnie, niezbyt, co niepotrzebnie, niepotrzebnie bo nawet. wydaje mi się, że tutaj w tej sytuacji niebezpiecznej raczej wsparcie takie psychiczne potrzebne jest spokój, a nie robienie wielkiego hałasu i drażnienie. Yy, wszystkich, te, te słowa spotkały bo... się z reakcją prezydenta, który nazwał też no, w mało powiedzmy elegancki sposób pana, pana radnego yy, rewersa nie będę przytaczał tego słowa, bo, bo nie, no, po prostu nie, nie będziemy robić takich rzeczy, natomiast doszło do sesji bo niepotrzebnej no zupełnie, już, prawda? Małego, tylko zapalnika potrzeba, aby na sesji nie dochodziło, yy, dochodziło do takich yy, właśnie zdarzeń. Myślę, że zbliżające się wybory. Parlamentarne są powodem e, takiego dużego napięcia, chociaż e, no. E... Większość radnych nie startuje w tych wyborach, ale A Wszyscy jednak... zaangażowani, prawda? Tak. W tym wyborczą, wyborczą walkę. Dobrze. Pani radna, bardzo ważna uchwała. Wczoraj państwo głosowali, to jest plan właściwie zrównoważonej mobilności miejskiej dla zielonogórsko-nowosolskiego obszaru funkcjonalnego. Być może to jest dziś dalej od mieszkańców, jeszcze w tej chwili no, przyjmowanie tego typu planów. Niemniej, bardzo ważny dokument, bo miasto będzie mogło w tej chwili wdrażać cały ten system powoli. Do tego są potrzebne na ogromne pieniądze. Zrównoważona mobilność miejska dla zielonogórsko-nowosorskiego planu funkcjonalnego. O co w tym wszystkim chodzi? Najprościej można by było powiedzieć, że zrównoważona mobilność, bo dla mieszkańców to jest jakiś taki. No Idea te, bardzo odległa, e, prawda? To znaczy nie w ogóle termin niezrozumiały. Nie tak. mm -hmm. Więc powiem, że to jest racjonalna, racjonalny transport. Transport taki, że zostawiamy samochód, szczególnie na krótkich odcinkach, a takie odcinki są przede wszystkim w mieście. I y, korzystamy z transportu publicznego albo z transportu niezmotoryzowanego, czyli roweru, hulajnogi, lub po prostu poruszamy się na krótkich odcinkach pieszo. Tutaj mamy jeszcze szczególną, y, y, no, taką y, zrównoważoną mobilność, ponieważ obejmuje ona, tak jak pan redaktor powiedział, y, pewien obszar funkcjonalny. I ten obszar funkcjonalny, Obejmuje osiem gmin. On został nazwany Zielonogórsko-Nowosolski, ale obejmuje osiem gmin. Nowogród, Bobrzański, Czerwieńsk, Otyń, Sulechów, Świdnicę, Zieloną Górę, oczywiście Nową Sól. Całe lubuskie miasto powiększone o gminy, tak? Powiększone, tak, które przystąpiły. tak mhm. o te gminy, które zdecydowały się również do tego e, przystąpić. I e, oczywiście planujemy racjonalny transport będziemy to ten plan re realizować zarządzać później tym transportem i do tego potrzebny jest plan zrównoważonego, mo zrównoważonej mobilności. Kolej aglomeracyjna między, między Nową Solą, Zieloną kolej, Górą? Kolej, ale także y, autobusy, które by poruszały się pomiędzy tymi obszarami. Y, to obsza y, autobusy elektryczne, tak jak są wprowadzane tu w Zielonej Górze y, autobusy elektryczne. Komfortowy transport, poza tym. Y, y, ten, ten rodzaj transportu tutaj, ten plan zrównoważonej mobilności, nastawiony jest na człowieka, a nie na budowę kolejnych, kolejnej infrastruktury drogowej, parkingowej, bo nie możemy w nieskończoność rozbudowywać tej infrastruktury kosztem Czy mamy przesiadać się, się z naszych samochodów, mamy przesiadać się do transportu tak, publicznego? Tak, najbardziej. I to nie czekając już, jak ten plan zostanie, będzie realizowany, tylko już teraz korzystać z naszego transportu w Zielonej Górze publicznego, albo jeżeli korzystamy, musimy skorzystać z samochodu, to wypełnijmy ten samochód. Jak największą ilością pasażerów. Mhm. Jeżeli jest pięć miejsc w samochodzie, zabierajmy pięć osób do tego samochodu i przejeżdżajmy y, odległości. Pani Radna, to nie sposób nie spytać o jedną y, sprawę. Zielona ja Góra sobie powiedzieć... tutaj radzi i, i ten plan tak. dobrze został przyjęty, będzie to realizowane, ale żeby rzeczywiście się tak przesiąść do tego transportu publicznego, to co powiemy osobom, które korzystają z tra transportu kolejowego w województwie lubuskim, gdzie już w tysiące idą odwołane Musi pociągi, równiesz... spóźnienia, Dramat kompletny. Musi Województwo Lubuskie również się włączyć do tego. Ja powiem w ten sposób. No oni gadają cały czas o tym, że tra transport to będzie no i... dla nas oszczędność, dla nas yy, obywateli oszczędność ale także oszczędność dla miasta, bo nie będzie potrzeby budowania nowej infrastruktury yy, transportowej, parkingowej, bo y, będzie ona w takim zakresie, jak została teraz wybudowana, absolutnie wystarczająca. I tak jak oszczędzamy wodę, tak oszczędzajmy jazdę samochodem naszym prywatnym, indywidualnym. Jeżeli mamy, dojeżdżamy do pracy, a w, w okolicy mieszka nasza współpracownica czy współpracownik, Zaoferujmy, że dzisiaj ja Ciebie wiozę, a mhm. drugiego dnia Ty mnie wierzysz do samochodem. Jeżeli musimy samochodem dotrzeć do jakiegoś odległej, bardziej odległego punktu miasta, to jest przyszłość. Transport zrównoważony, ten transport mobilny, jest dla nas przyszłością i zresztą to nie tylko dla nas tutaj, dla tego obszaru zielonogórsko-nowosorskiego, ale to jest w ogóle przyszłość dla. Wszystkich miast, nie, mamy nie mówiąc proste. o mhm. tym, że y, pozyskujemy y, dzięki temu planowi, możemy pozyskać środki, zarówno zewnętrzne unijne, ale także y, z, z poszczególnych ministerstw. Y, brakowało mi, oczywiście wszyscy radni głosowali za przyjęciem y, tej uchwały która do, dopiero zaczyna proces przechodzenia na tą zrównoważoną mobilność, ale brakowało mi mimo wszystko, nie, nie poddawałam tego, bo to zwiększa koszty. brakowało mi też w, w, tym, w tych planach, szczególnie tutaj w Zielonej Górze, budowy tuneli, estakat nad tą infrastrukturą drogową Estacat, która jest, bo to rozładowałoby... Ale to firma zewnętrzna przygotowywała, prawda, ten plan? Tak, ale... Pod... Państwu? No, akurat nie wzięli tego pod uwagę. Być może, że chcą zachować w takim, takiej postaci tą infrastrukturę drogową, która jest, ale na przykład na ulicy Wrocławskiej, która jest pod górkę wyjazdową na... Mhm. Wrocław, aż się prosi, żeby znalazła się estakada nie powiększamy, nie niszczymy dalszej powierzchni. był udrożnić ruch jeszcze bardziej? Tak. Ten ruch, który byłby dołem, dotyczyłby stadionu żużlowego, cmentarza, natomiast góra by wyprowadzała z miasta samochody chociażby do Dżonkowa, Raculi, ale także na Nową Sól czy Wrocław. Mhm. Myślę, że rozwiązania też z tunelem bardzo by były przydatne bo droga, droga przez park y, piastowski, która została y, m, tak. poprowadzona tylko w małym stopniu rozwiązała problemy komunikacyjne połączenia Jędrzychowa z tutaj z miastem centrum. to botaniczna jest problemem na wysokości budowlanej, szkoły, można, bo tam tunel. się Tam przecież. też się mhm. aż prosi, aby został zbudowany tunel, który wyprowadzałby ruch drogowy właśnie z Jędrzychowa i do Jędrzychowa. To jest bardzo drogie rozwiązanie, ale bardzo korzystne z punktu widzenia środowiska, bo nie ma spalin. Nie ma ingerencji też, Nie ma ingerencji. A na powierzchni pozostają tak. no, te budowle, które są. Więc jak najbardziej tego mi zabrakło. Być może też brali pod uwagę koszty. Może nie są tak nowatorscy jak pani ci projektanci. Prawda, to nie są którzy... nowatorskie, panie redaktorze. Dla, dla tych osób nie, nie, nie. rzeczywiście tak Nie są nowatorskie było. rozwiązania i w małych miastach są te też metra, na przykład Haifa. Liczy tyle samo mieszkańców co Zielona Góra. Haifa, ma... czyli w, Izrael... w Izraelu. Izraelu tak. tak, miasto portowe mm -hmm. w Izraelu ma 140 tysięcy mieszkańców, ma grawitacyjne metro, sprawdza się. Zielona Góra też ma teren pagórkowaty. Jak najbardziej może metro też zaistnieć w Zielonej Górze. To są moje takie. Yy, My nie możemy w Warszawie kolejnych nitek zbudować metra. Tak, a w bo jest górze. za bardzo już rozbudowane miasto. Mm -hmm. Poza tym czy, trzeba wziąć pod uwagę, że no jest też stare miasto. Strefa kanałów, Cze prawda? Tak, tak. Y y więc y trudniej się buduje, ale przewidując y y przyszłość miasta, miasta 140 tysięcy mieszkańców, rozrastającego y się, rozrastającego się y y można przewidzieć również takie y takie rozwiązania teraz, kiedy jeszcze część powierzchni miasta nie została zabudowana i w ziemię nie wpuszczono mhm. kanału. Pani radna, to krótko jeszcze jeden ważny temat, mianowicie wysłuchali państwo i przyjęli raport program ochrony środowiska dla miasta Zielona Góra za lata 2020-2023. Tam dyskusja zeszła oczywiście też na sprawę przylepu tego, co się wydarzyło tak. już prawie dwa, dwa miesiące temu, tak? Już dwa miesiące minęły od tego wydarzenia. Radny Nestorowicz przyniósł jakąś tablicę, tak? Gdzieś tam prezentował pewne tak, e, tak e, dane, przylep zdój, elementy, tak? do, y do o, tablicy no i przylep. i też doszło do takiej, do takiej jakby kłótni, można powiedzieć, znowu na tym tle. To chyba się długo nie skończy. To znaczy... No dyskusji, no, bo kłótni, e, to tam stricte e, już takiej to nie było, ale wymiany zdań. Ten raport, który przedstawiał prezydent dotyczył, tak jak pan redaktor powiedział, tu Kończył się na 2021 23. roku. Dotyczył tego okresu. Sprawozdanie tak, dotyczyło. Tak. Natomiast... W ramach programu do 2023. Tak. tak. Mhm. Natomiast siłą rzeczy, i ja to doskonale rozumiem, przedstawiona została również sprawa przylepu, pożaru w przylepie. I prezydent był na to przygotowany, przedstawił wszystkie tak. łącznie ze slajdami, przedstawił wszystkie badania, które były przeprowadzane, 160 czy ileś punktów, w których badania wody, ziemi, zieleni były przeprowadzane. Być może to nie zadowala, dlatego że na pewno nie zadowala. ja też rozumiem mm -hmm. tutaj Radnych, radnego, opozycji. który mieszka na terenie przylepu i z troską myśli o swojej rodzinie, o swoich bliskich, o swoich. On nie tylko też o pana sąsiadach. Natomiast. Yy, 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 yy. I y, nie został wycofany w dalszym ciągu y, to polecenie Wojewódzkiej Inspektor Sanitarno-Epidemiologicznej, aby nie spożywać y, z, z obszaru skażonego y, owoców, warzyw, które tam rosną. Mhm. Y, ja bym, już tu mówiłam nawet w radiu, rozszerzyła to również o grzyby, które y, w, tamtych, w tamtej okolicy, w lasach rosną y, i tego się nie... Y, Kolejny raz nie, nie mówi o mm -hmm. tym, a ludzie spożywają i nie stosują się do tego zakazu. Uważam, że tu w tym względzie akurat radny Nestorowicz ma rację. Natomiast nie do końca też w jego intencje do, ufam, ponieważ startuje w wyborach do parlamentu. W Czy związku politykę uprawiał, panie radny? Uprawia na pewno na pewno, bo gdyby no, byli mieszkańcy bardziej tym zainteresowani, to nie organizowaliby tam w przylepie festynów, a przyszliby na radę wczorajszą i również zadawali pytania w sprawie przylepu. Musimy kończyć, panie A z tego wynika, że tylko jest jeden zainteresowany tutaj tą sprawą. Na pewno Musi być sprawa przylepu w dalszym ciągu monitorowana, także pod względem zdrowotnym mieszkańców. I to mówiła do Państwa radna Bożena Ronowicz, radna miasta Zielona Góra, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję Państwu. Za uwagę, dziękuję Państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.